Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was do przedstawienia rower Unibike Fusion na rok 2021 na kołach 29 cali. Rower występujący w wariancie, tak jak widzicie, na dużej ramie oraz niskiej, ale Unibike określił już jako to lady, czyli rower kobiecy. Umówimy pokrótce ten, a tamten będziecie widzieć na przebitkach, jak on się prezentuje. Rower wykonany na ramie aluminiowej, hydroformowanej, rama jest na zwykłych zaciskach. Mamy ramę już nie w presfizie, tylko mamy wkręcany support, to jest BSA od Shimano. Dla jednych jest to plus, dla innych minus. Do serwisu jest łatwiejsze. Amortyzator SR Santor z manetką na kierownicy. Miało być manetka. Dzwonek w pobliżu. Tak, dzwonek w pobliżu. Dokładnie tak. Koła, tak jak już powiedziałem, 29 cali. Zrobione przez Unibike, jak to ma Unibike. Kapsulowane obręcze. Sprychy nierdzewne, piasty Shimano. Tak jest. Rower, który jest rozwinięciem Shadowa, to jest w zasadzie ta sama rama, czyli z podstawowego MTB mamy Missiona, Shadowa i Fusiona. Od Linka zaczyna się rodzina ram, która się ciągnie do eksperta, czyli tam się już zaczyna taperowana główka i trochę inne kąty. To jest jeszcze rower górski o charakterze rekreacyjnym, o czym świadczy korba trzyrzędowa, którą Unibike jeszcze w tym roku tutaj zastosował. Mamy napęd 9, czyli tak jak w modelu Shadow, ale pojawia nam się kilka elementów, które go, że tak powiem, upgrade'ują, tak jak Dominik powiedział. Manetka blokady widelca, korba typu HelloTech. No i lepsze hamulce, to są MT410 wstawione, bodajże Shadow był na MT200. Tak, na MT200, tych niższych modelków. Rower na oponach Schwalbe Smart Sam, tak jak już tu mówiliśmy, jest to uniwersalny biernik, który idealnie się sprawdzi w różny teren i też na asfalcie będzie się szybko toczył, a w terenie da sobie radę, bo kostka boczna wychodzi. To się często powtarza. Dokładnie. W modelach Unibike'a w różnych rozmiarach, czy to w rowerze górskim, czy crossowym. Tak jest. Jest chętnie stosowana. Mniejszy, większy rozmiar. Tak. Jest uniwersalna mocno, tak? Smart Sama w tańszych modelach Smart Pack, to jest pochodna Schwalbe Impact, tam jest stosowana trochę tańsza opona. Ale jeśli chodzi o zasadę działania, jest bardzo podobnie. Komponenty w tym rowerze to są aluminiowe UNO, to komponenty takie jak mostek, kierownica czy sztyca, siodełko Serre Royal. Tak jest. Bardzo wygodne, montowane od zawsze, znaczy montowane w Unibike'ach i nie tylko. Rower w cenie? 2549 z tego co pamiętam. Tak. Także względem zeszłego roku Unibike podniósł cenę o 10 zł. Także to... No to chyba jedyna firma, która nie podnosi... Można to zwalić nawet na podatek cukrowy, a... Tak jest. nie jest to podwyżka, którą obserwujemy w... U innych producentów, że to jest 30% czasami do góry. Dokładnie. Tutaj jest kosmetyczne 10 zł. Rower dalej jest topowym modelem, jeśli chodzi o sprzedaż. Pojawia się i znika. Dzisiaj go szybko z rańca czepnęliśmy, zaraz po montażu i Wam go prezentujemy. W zasadzie Unibike cena do jakości jest to super, no po prostu cena, za którą kupujemy ten rower, no nie utrzymamy żadnej marce, taki wyposażony rower. Znaczy, tak, który jeszcze daje zaplecze serwisowe i dobrą... Dożywotnią gwarancję na ramę. Dobrą gwarancję, no dożywotnią gwarancję na ramę świadczy, że są pewni swego.
Ze swojego doświadczenia wiem, że też dbają, kto tymi rowerami handluje. Pamiętam, że jak zaczynałem, to nie było tak, że się zgłosiłem do Unibajka i powiedziałem: dzień dobry, chciałbym handlować dzisiaj Unibajkiem. Oni najpierw musieli mnie zweryfikować, kto ja jestem, co ja umiem, czy ja mam warunki, żeby ten rower przekazywać dalej. No, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo istotne, o czym wielu producentów zapomina i potem wychodzą różne kwiatki. Dokładnie tak. To jest ważne, żeby osoba kompetentna sprzedawała te rowery. Pokrótce Wam omówiliśmy ten rower. Nie chcemy już przedłużać, żeby te filmiki były nieco krótsze, żebyśmy mogli Wam przedstawić konkrety. Jeśli jesteście zainteresowani tym rowerem, zapraszamy serdecznie do salonu Biker Budyk w Brodnicy, tudzież Iławie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak, jeżeli zdążycie, zakupicie modele z tej partii, natomiast jeżeli nie zdążycie, prowadzimy listę oczekujących i zapisujemy klientów na kolejne dostawy. Jeśli rowery będą, to dostaniecie informację. I dostaniecie informację, że one są i niezobowiązująco możecie przyjść, obejrzeć je i wtedy zdecydować, jeżeli jesteście w stanie chwilę poczekać na swoje wymarzone rowery. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Cześć.